Excellencies, ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, witam. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy do nas dołączyli w imieniu ITU. Pragnę powitać Państwa na tym szczególnym wydarzeniu. W tym roku świętujemy stulecie członkostwa Polski w ITU. Gratuluję rządowi Polski z tej okazji i też pragnę uznać szczególny postęp, który został dokonany w ostatnich latach w dziedzinie transformacji cyfrowej kraju. Szanowni Państwo, ta konferencja jest poświęcona tematowi, który jest związany z zasadniczym tematem pracy ITU. ITU jest agentą ONZ do spraw telekomunikacji i technologii cyfrowych i my pracujemy na rzecz ludności całej planety. W ITU mamy sektor poświęcony częstotliwościom radiowym i polom elektromagnetycznym. Zależy nam na tym, by pole elektromagnetyczne były używane w sposób efektywny, wydajny, ekonomiczny, tak byśmy wszyscy mieli sprawiedliwy dostęp do odpowiednich częstotliwości radiowych. Naszym celem jest to, by fale radiowe były używane w sposób efektywny i nieszkodliwy dla zdrowia. Uwzględniając te cele, też bardzo ważnym jest to, by wdrażać odpowiednie regulacje, normy i standardy. Alokacja tak ograniczonych zasobów ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju usług radiofonicznych, w tym takich usług jak 5G i 6G. Bardzo ważnym jest to, by skorzystać z efektu skali. Przez to będziemy mogli dostarczać odpowiednie urządzenia i usługi na poziomie międzynarodowym. I dlatego też poprzednia konferencja, która odbyła się w roku 2019, doprowadziło do alokacji odpowiednich częstotliwości w paśmie milimetrowym. Również z tych częstotliwości obecnie mogą korzystać różne technologie, takie jak 3G, 4G, 5G i nawet 6G w przyszłości. Ponadto w lutym bieżącego roku ITU opublikowała rekomendacje 2150. Zawierają one specyfikacje dotyczące częstotliwości w odniesieniu do 5G. W tych rekomendacjach znajdziemy informacje dotyczące trzech technologii, też informacje dotyczące możliwości wdrożenia nowych interfejsów radiowych. Jeżeli chodzi o naszą działalność do roku 2030 i dalej w przyszłości, obecnie jesteśmy na wstępnym etapie procesu standardyzacji, czyli definiujemy odpowiednie tendencje technologiczne, określamy nowe priorytety, również uwzględniamy, jakie nowe techniczne możliwości mogą być wdrożone do roku 2030. Kolejna konferencja będzie uwzględniać kolejne pasma poniżej 1 GHz i pomiędzy 1 a 10 GHz. Obecnie opracowujemy nowe standardy i też przeprowadzamy badania, które pozwolą wdrożyć nowe technologie, ale też pozwolą chronić już istniejące technologie. Szanowni Państwo, 5G w MG 2020 obiecuje otworzyć przed nami nowe możliwości związane z użytkowaniem smartfonów, używania. Również te systemy 5G mogą być używane w systemach transportu inteligentnego, w usługach świadczonych przez służbę zdrowia. Również są niezwykle potrzebne z punktu widzenia automatyzacji procesów przemysłowych. Niemniej jednak 5G doprowadziło do pewnych wątpliwości w opinii publicznej dotyczącej bezpieczeństwa stosowania tej technologii oraz bezpieczeństwa przebywania w pobliżu stacji bazowych. Przez ostatnie 20-30 lat pracujemy w takim środowisku elektromagnetycznym, ale nie mamy jakichkolwiek danych mówiących o tym, by
przebywanie w pobliżu takiej stacji stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia, ale ITU nie ustanawia maksymalnych poziomów ekspozycji dla społeczności na pole elektromagnetyczne. Te poziomy są ustanawiane przez odpowiednie organa międzynarodowe. Natomiast ITU ustanawia odpowiednie poziomy ekspozycji na pole elektromagnetyczne oraz sposoby monitorowania pól elektromagnetycznych oraz sposób ograniczania ekspozycji. Również publikujemy wytyczne w 6 różnych językach i w większości przypadków, w większości krajów przestrzegane są nasze zalecenia, ale też są pewne regulacje krajowe, które dotyczą ograniczenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Szanowni Państwo, jak widać, ITU w sposób aktywny popiera organizacje państwa członkowskie. Staramy się poradzić sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii. Zachęcam Państwa do współpracy z ITU w zakresie opracowania nowych regulacji i standardów międzynarodowych dotyczących technologii bezprzewodowych. I również pragnę skorzystać z tej okazji i zaprosić Państwa do udziału w 3 konferencjach, które odbędą się w roku 2022. Odbędzie się zgromadzenie, również odbędzie się konferencja do spraw rozwoju i również odbędzie się konferencja na najwyższym poziomie w roku 2022. Mam nadzieję, że uda się spotkać też osobiście. A więc raz jeszcze cieszymy się, że możemy wraz z Państwem uczcić się tę rocznicę członkostwa Polski w ITU. Polska bardzo aktywnie uczestniczy w pracach ITU. Dziękuję Państwu za uwagę.